Hejka moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber, czyli Buszu. Dzisiaj, jak już pewnie wiecie po tytule oraz miniaturce, porozmawiamy sobie o farmieniu. Czyli jak farmić, jak lepiej farmić, jak mieć więcej golda podczas waszej rozgrywki lolowej, czyli automatycznie... Wygrywać większą ilość meczów. Jeszcze tylko wtrącę, że oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podoba, jeśli się czegoś dowiedzieliście, to automatycznie oczywiście zapraszam do zostawienia śladu po sobie, kciuk w górę, komentarz, subskrypcja, Discordy, Twitche. Wiele to dla mnie znaczy. A my już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do odcinka. Na początku musicie wiedzieć, że macie jakiś problem w lidze Legend, że oglądacie ten filmik, co oczywiście jest już połową sukcesu, że nie potraficie farmić, że farmicie słabo, że coś jest nie tak. Na początku żeby jakby wyeliminować problem, musimy sobie postawić jasną diagnozę. Farmienie jest równie ważne, a nawet ważniejsze niż zabijanie przeciwników. Przyjmuje się, że około 15-20 CS-ów jest równoznaczne w złocie jednemu zabójstwu. Trudno to określić, bo są różne typy minionów, ale przyjmuje się właśnie, że 15-20 minionów 2W są równoznaczne jednemu zabójstwu. Także, jeżeli weźmiecie załóżmy 40 milionów więcej od przeciwnika, wy macie 100, a przeciwnik ma 60, a automatycznie jest tak, abyście mieli 2-0, a on 0-0 i po prostu jest 2 kille do dupy. Także, farmienie jest niezwykle ważne. A wiadomo, im więcej golda, równa się więcej itemów, równa się większe obrażenia, równa się większe szanse na zabijanie przeciwników i na krajpowanie w rankingu ELO. Także, jeżeli już wiemy, że CS-y można przełożyć na kile, możemy przejść do farmienia. Jeśli chodzi o zgarnianie golda, postawą, którą musimy wiedzieć, jest dobijanie creepów pod towerem. W LoLu mamy trzy typy minionów. Są to kastery, są to melasy i są to ręże. Melasy są tanki, ale nie zadają tyle obrażeń. Kastery są papierami, ale zadają dużo obrażeń, a kastery są połączeniem tego i tego. Ja się specyficznie dobija pod towerem. Melasy dwa razy dobiję tower. I wtedy dopiero ten my możemy oddać autoatak, żeby zgarnąć określoną ilość golda. Jeśli chodzi o castera, tych autoataków jak widzicie tutaj, e, tower może oddać znacznie, znacznie więcej. Jeśli chodzi o melasa, zawsze są to dwa autoataki od wieży i potem nasz autoatak. Jeżeli chodzi o ranger, my wcześniej musimy tutaj, widzicie, dać jeden autoatak, bo inaczej, jeden autoatak przeważnie nie wystarcza, chyba że mamy określoną ilość ad, żeby dobić te miniony. Także jak widzicie, jeżeli jest tutaj melas, tower daje dwa autoataki i wtedy dobijamy. Tutaj to nie wystarczy, także zawsze wcześniej warto sobie obić tego kripa trochę, że po prostu zdążyć wyprowadzić dwa auto ataki. Jeżeli trochę poćwiczycie, ten taury bardzo długo te także zdążycie wyprowadzić tutaj jeden auto atak, dobijamy. Tutaj jeden auto atak, jak on się fokusuje na tym, dobijamy. Tutaj jeden auto atak, fokusuje się na tym, dobijamy. I wtedy tutaj już na spokojnie możemy sobie tutaj dobić te kripy. Także naprawdę trochę praktyki. Dosłownie parę, naście, parę dziesiąt może minut na customie, na jakimś practice tulu i będzie się to ogarniać. Także to jest podstawa, którą musicie znać. Jak widzicie, tower się zawsze fokusuje na melasach, które są najbliżej niego. Jeżeli w obrębie towera znajduje się właśnie kanon minion, czyli siege minion, no to tutaj on się fokusuje na nim, także zawsze fokus będzie na niego padał. Tower też fokusuje na najbliższe wasze miniony. Tak Jak widzicie, ten melas znajduje się bliżej, także automatycznie go bije. Jeśli chodzi o tutaj, automatycznie fokus pójdzie na tego miniona, gdyż oczywiście znajduje się on najbliżej. Teraz pójdzie ten, bo jest bliżej od tego. Jest to dość logiczne i o tym dużo osób nie wie. Także musicie o tym pamiętać, że po pierwsze są typy minionów, czyli zawsze jeżeli w obramie towera znajduje się switch minion, katapulta, on jest fokusowany pierwszy. Jeżeli nie, zawsze jest to melas. Jeżeli nie ma melasów, zawsze jest to switch minion, a potem liczy się jakby. Kolejność do towera, czyli po prostu kto jest pierwszy Ten dostaje tutaj fokus. widzicie Żeby sobie dopomóc, możemy przykładowo Używać umiejętności na towera Czyli jeżeli nie dałem tutaj auto ataku, i chcę go dobić Wiadomo, że mogę użyć jakieś Q Jakieś E, jednak wtedy Jest to marnowanie umiejętności Którą możemy użyć na z przeciwnika Żeby zadać mu więcej obrażeń Jest to także marnowanie many. Także, oczywiście, jeżeli na przykład są tu 3 miniony Na które możemy użyć W i je zabić Jest to jak najbardziej spoko Ale o wiele lepiej oczywiście użyć autoataków a umiejętności zachować na przeciwników. Co więcej musimy wiedzieć o tym, że pewnie jak już wiecie, nie zawsze miniony mają full HP, tylko mają określoną ilość zdrowia. Także wiedząc schemat, który przed chwilą wam przedstawiłem, czyli w przypadku melasów dwa auta ataki wieże mój autoatak, tutaj moje dwa auta ataki, jeden autoatak wieży, możemy mniej więcej jakby dowiedzieć się, jak dobijać te obite miniony. Czyli przykładowo wiemy, że na przykład dwa auta ataki towera i mój jeden atak zabijają melasa. Tutaj Minion ma 100% zdrowia, czyli możemy w głowie mniej więcej sobie oszacować. Tutaj będzie 40% zdrowia, tutaj drugie 40% i mój autoatak dobijając tego miniona, dający mi złoto, czyli to będzie około 20%, 15%. Możemy także wiedzieć, ile obrażeń zadamy temu minionowi. Tutaj mamy ilość naszego AD, czyli obrażenia, które zdam minionowi podczas autoatakowania go. Tutaj ewentualnie możemy mieć jakąś jeszcze pasywkę na tym doranie, czyli tutaj zdam minionowi 74%. A D, tutaj 73, nie wiem dlaczego, ale 73. No nieważne, to nie jest ważne w tym, w tym momencie. Możemy także wiedzieć, ile minion ma zdrowia, czy go w ogóle dobijemy. Jeżeli klikniemy na niego, tutaj mamy ilość zdrowia lewym przyciskiem myszy. 74, tutaj ma 8 i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli minion ma 73 zdrowia, możemy go dobić. Przykładowo, tego miniona zabijemy na auto, tak, tego też. Tego też, możemy to wiedzieć poprzez to właśnie, że na niego klikniemy. Ale wiemy na przykład, że tego już nie zabijemy. Czyli co możemy zrobić? Możemy na przykład obić go raz, obić go drugi raz. Jak wiemy, 73 plus 73 to jest 146. Więc wtedy go też nie zabijemy. Także w tej sytuacji, albo po prostu chcemy, żeby tower go nam pomógł obić i my go dobijamy, albo w tej sytuacji chcemy po prostu go wcześniej dobić. Żeby po prostu zgarnąć złoto. Ale jeżeli popatrzycie, te 174 zabije tego miniona. Ja to wiem z doświadczenia, także w tej sytuacji warto na przykład czasami po prostu obić tego miniona raz i obić drugi raz. Tutaj ten minion mnie wkurzył, bo patrzcie jaką fosę tutaj postawiłem, a on i tak jakoś dżunglą się przedostał. Także w tej sytuacji, o tutaj też widzę, że się przedostają miniony, także ten poradnik nie jest łatwy do nagrania, ale przykładowo ten, Tower go nie dobije, w sensie jeden auto-atak i mój auto-atak, także chcę go wcześniej dobić trochę i tutaj przykładowo dobiję go auto-atakiem. Te już mają full HP, ale załóżmy, że była taka sytuacja, no to wiadomo, że nie dobiję wszystkich trzech, także chcę chociaż wziąć jednego. Dobijanie minionów to też jest wybór. Także musicie o tym pamiętać. Przykładowo tutaj są 3 miniony. Wiadomo, że ten tower je zabije i ja ich nie zdążę dobić. W tej sytuacji na przykład warto użyć W. Załóżmy, że te miniony są tak dobite. Tutaj ja nie mam spelków akurat. No to wiadomo, że ten chcę dobić raz, żeby go zgarnąć. Tutaj wtedy używam tu. Tego już nie zdobiję, także chcę wyprowadzić tutaj dwa ataki i zgarnąć tego miniona. Chcecie zdobyć jak największą ilość minionów. Także tutaj tego miniona już spisałem na straty. Żeby po prostu dobić następnego Trudno, straciłem jednego miniona Ale poprzez to, że wyprowadziłem jeden auto atak tutaj Zgarnąłem jednego, a nie zero A ja już to miałem w głowie po prostu Także musicie o tym myśleć Także tutaj widzimy, że ten minion ma trochę HP Ale mogę go na nas spokojnie dobić Te uśmierci tower Także chcę je tutaj zostawić Bo na przykład załóżmy nie mam many I chcę je tutaj dobić Ten ma tyle HP, że jeden autoatak od towera go zabija Więc on mi zada tutaj 20 obrażeń ale ja zdobędę 14 zł. To i tak, i tak jest warf. Także dobijanie minionów to jest po prostu podejmowanie racjonalnych decyzji. Czyli przykładowo tutaj, na przykład, jeżeli mam wów wymaksowane, mogę coś takiego zrobić i dobić te miniony. Także doświadczenie, ale przede wszystkim też zwracanie uwagę na miniony, a także mniej więcej w głowie rysowanie sobie schematu, ile tower im zabierze poprzez właśnie doświadczenie i regularne granie, a także po prostu, ile mój auto tak zabierze. Możecie też, tak jak powiedziałam, najeżdżać na miniony i zobaczyć czy je dobijecie. Przykładowo, tego miliona, no wiadomo, że dobije, bo on ma ilo małą ilość zdrowia, ale tego nie wiem, czy dobije, czekam, czekam. Pyk, widziałem, że była ilość 77. Pyk, tego nie dobije, 95. Tego 62, już dobije. Tego nadal nie dobije. Tego o, dobiję. Jeżeli naprawdę macie z tym problemy, nie potraficie jeszcze tego oszacować, możecie najechać na miniona lewym i wtedy prawym dwa razy go dobić. Także to też będzie wtedy spoko. Także to są takie ułatwienia, które pomogą Wam właśnie dobijać miniony. Kolejna sprawa, która ułatwi Wam dobijanie creepów jest fakt, że musicie patrzeć, które miniony są fokusowane w tym momencie. Przeważnie pierwsze miniony są fokusowane, także widzimy, tutaj ten minion to tankuje i widzimy, jak tutaj lecą pociski. Te pociski zadają określoną ilość obrażeń. Wiadomo, że. Tak jak już wam wcześniej wspomniałem, zresztą te miniony range zadają więcej obrażeń, ale te mniej. Także tutaj widzimy, że tu jest fokusowany, my się na tym skupiamy. Ja dobijając miniony, cały czas patrzę na te kuleczki, które lecą i zadają obrażenia minionowi. Wtedy mam łatwość zdobiciem niego. To nie jest tak, że te zdrowie minionów jakoś spada losowo, tylko jak widzicie, tutaj są autoataki. Musicie je wyczuć, patrzeć na nie i razem z wyczuciem waszej animacji autoataku, która na różnych czempionach jest różna, jak pewnie wiecie, możecie dobijać miniony. Wiadomo, że na przykład na takiej LB jest to mega trudne, także nie zawsze wam wyjdzie, ale praktyka czyni mistrza. Jeżeli macie z tym problemy, zacznijcie sobie gierkę z jakimś attack speedem. Jeżeli już będzie wam z takim attack speedem to dobrze szło, no to możecie tego attack speeda sprzedać. Jeżeli na przykład macie problem, że macie za małą ilość AD, zacznijcie gierkę z pickaxem. Oczywiście na practice toolu, a nie w zwyczajnej gierce. Także zaczynamy gierkę z pickaxem i automatycznie dobijanie creepów będzie teraz trochę prostsze. Jeżeli wam już to dobrze wychodzi z AD i atak speedem, ograniczcie go. Jeżeli mam pick Axa i nam dobrze te testowanie wychodzi, kupmy longsworda. Jeżeli z longswordem, fajnie nam to wychodzi, sprzedajmy longsworda i po prostu dobijamy, nie wiem, z jakimś sztyletem albo coś takiego. Potem, jak już wam będzie to odpowiednio wychodziło, dobijacie tylko z doranem. Jeżeli z doranem wam to super wychodzi, sprzedajecie dorana i dobijacie bez niczego. Jeżeli wam już wtedy to super wychodzi, fajnie, możecie w końcu grać. Naprawdę, to jest podstawa i tą podstawę musicie sobie przećwiczyć. Wiem, że to może wam się wydawać żmudne, nudne, ale uwierzcie, to przynosi takie efekty. Także polecam wam zainwestować tą godzinkę, dwie godzinki albo na takie 15 minut w ciągu tygodnia i zauważycie efekty. Naprawdę będziecie mieli więcej farmy, więcej kili i będziecie wygrywać. Większą ilość gierek Ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli gracie jeszcze na przeciwnika I wejdziecie do gierki To oprócz tego, że będziecie zwracać uwagę na to Jak auta atakują wasze miniony Żeby po prostu dobijać jak największą ilość sforów, Musicie też patrzeć na to, co robi przeciwnik I to jest trudne, ja się z tym zgadzam Ale jeżeli nie zaczniecie próbować Jeżeli nie zaczniecie patrzeć na to, jak biją wasze miniony Tutaj jak lecą te auta ataki To automatycznie nie będziecie lepsi w tą grę A chcecie być lepsi Także Musicie po prostu na początku farmić, patrzeć na kuleczki, patrzeć na przeciwnika małymi kroczkami. Jeżeli na prakty stolu będzie wam to dobrze wychodziło, jeżeli będziecie zwracać uwagę na to, jak lecą pociski od Waszych minionów. Potem wejdźcie na no jakiegoś normalka i będziecie powoli zwracać uwagę na to, żeby patrzeć też na to, ale także patrzeć na to, jak się rusza przeciwnik, czy rzuca umiejętności, czy idzie w prawo, czy w lewo. Wiem, że w LoL-u jest dużo takich małych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Ale jeżeli nie zaczniecie tego robić, no to nie będziecie wygrywać większą ilość gierek. Dobrze, to było tyle ode mnie. Jak widzicie, takie poradniki tutaj nie są najłatwiejsze do zrobienia. Trochę pracy to wymagało. Także, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Mam nadzieję, że mniej więcej wszystko klarownie wyjaśniłem. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Miłego dnia. Powodzenia. Elo.